Niektóre państwa natowskie są dogadane, ale nie całe NATO. Całe NATO na to nie ruszy. Jest poróżnienie w państwach natowskich i tylko część państw natowskich decydują się na ruchy, jeżeli ruszy, wtedy kiedy ruszy osmańskie plemię. Wtedy tylko niektóre państwa, one są już dogadane. Tak to czuję z prezydenta. Część krajów natowskich jest dogadana, a część odstąpiła. Czyli cokolwiek się będzie działo, część krajów europejskich nie będzie chciało uczestniczyć w żadnym konflikcie. Czyli można powiedzieć, że w gruncie rzeczy NATO się podzieliło. To jest oczywiście moje tylko poczucie, a nie stwierdzenie. Czyli już w tym wypadku nie będzie wszyscy za jednego, jeden za wszystkich. Dlatego Turcja też. Turcja też obrała kierunek polityczny na wschód, przystępując do BRICS-u. Tym też pokazując, że bliżej im do Rosji, Chin, jak do NATO czy do Europy. Ameryka, rozgrywając Litwę, Łotwę, Estonię, Polskę, Słowację, Czechów, Rumunię. Ameryka straszy te kraje, straszyła te kraje, mówiąc, tak to poczułem, mówiąc, że niekoniecznie, gdyby Ukraina przegrała z Rosją, niekoniecznie Rosja by poszła dalej. Tylko wtedy by nastąpił czas porozumień i wtedy, jeżeli te kraje w tej chwili nie pójdą w sukurs w jakiś sposób Ukrainie, to te kraje zostaną przehandlowane w targu o nowy pokój z Rosją. Czyli można powiedzieć, że Ameryka użyła pewnego haka na kraje postkomunistyczne, strasząc ich, że w momencie dogadywania się z nowym pokojem może ich los się powtórzyć w pewnym sensie, jak za czasów Stalina. Jeżeli chociaż trochę jest prawdy w tym, co poczułem, to Ameryka w stosunku do naszych krajów, do tych krajów, w tym naszego kraju, prowadzi bardzo podłą i podstępną grę, w pewnym sensie szantażu.